z tej strony Modzie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Tifa. Bardzo długo już tą grę nie grałem, czas do niej powrócić, ponieważ myślę, że czas już skończyć ją i spotkać się z Baronem, ponieważ nadchodzi nowa gra, którą myślę, że będę ostro cisnął, czyli Spider-Man 2. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie, chociaż wiadomo jak to jest. O, dobra, jesteśmy teraz posiadłości, musimy spotkać się z Baronem w ogóle, musimy porozmawiać z Baronem w jego prywatnym gabinecie, jest to rozdział 6, tego co pamiętam, znajdź tajną salę, nie wiem gdzie ona jest, jak tą grę się grało, jakoś fajnie, więc tak, tutaj mnie zobaczą, muszę się poruszać z Taylo, jak to się mówi, nie J-Lo, tylko z Taylo, pamiętajcie o tym. Co? Tutaj jest jakiś super, super secret stash. F się włączało tą umiejętność. Tam się muszę dostać na górę, tak? Tutaj mogę jakoś się przekraść niepostrzeżenie. Oni tam stoją, bardzo niewygodnie dla mnie. Dobra. Czas na standardową metodę. Halt where you are! O kurde, fuck, fuck me! Co tu się robiło? Pomoc. Jak tu się zmieniało broń na tą podstawową? Coś mi powie? Nie, nikt mi nie powie, nikt mi nie pomoże. Headshot. Headshot. Dobra. Tak, jak to się zmieniało na tą podstawową? Co? Nie wiem. Przeszukajmy go może. Coś tam miał? Tak, miał strzałę w głowie i nadal ją ma. Aha, dobra. Już wiem, tym się waliło, to bałą. Dobra, jadę tutaj na prędkości. Skoro już wyeliminowałem wszystkich przeciwników. Kurde, ładny FPS-ik duży jest. Może dlatego, że podkręciłem procka? Kurde. Jaram się w ogóle tym podkręconym prockiem na 3.8. I 920 z tej rewizji C0, C1. On tak się grzeje. Jaram się podkręconym, kurde, 100 FPS-ów. I ja pieprzę, ale to jest płynność. Czy tu już będzie ten... Baron, a oczywiście nie będzie tak prosto, nie? Trzeba jakoś tutaj... Nowa mapa. Okej. Okay. Dobra. W tym odcinku chciałem w ogóle taki temat poruszyć. Tylko najpierw chciałbym znaleźć miejsce, do którego... Aha. Czyli zwaliłem. Aha. To tędy mogę wspiąć się? Nie pomyślałbym. Ogólnie temat... Nie wiem. Tak ostatnio... Oglądałem jakiś taki głupkowaty serial z telewizji. Ten nastoletnie matki, coś takiego na MTV. Co ja ogólnie myślę o nastoletnich matkach? No powiedzmy, że nastoletnie matki to... Załóżmy, to jest taki wiek poniżej... Dla mnie taki wiek niepokojący. Dla nastoletniej matki to jest poniżej 18 roku życia. Czemu pytacie 18 roku życia? Już wam tłumaczę. Ponieważ chciałbym najpierw może tutaj spaść z tego. Tylko nie wiem jak to zrobić. No, come on! A, dobra. Poniżej 18 roku życia. Po pierwsze, najważniejszy powód. Nie wiem, może powiedzmy, macie tego jednego, już myślicie, że macie tego jednego. Mówię teraz do dziewczyn, które mnie oglądają. Jakie na pewno oglądają. Macie tego jednego. To czemu nie poczekać do 18 roku życia? Skoro wiecie, że to już jest... Tak myślicie, to jest ten jedyny, to czemu nie poczekać do 18 roku życia? I czemu nie poczekać, aż on będzie miał... To jest w ogóle głupkowaty przepis w sprawie, że mężczyzna musi mieć 21 lat, żeby wziąć ślub z kobietą. Kobieta może mieć 18. To jest bzdura. Już to właśnie dlatego lepiej poczekać do tego, aż ty będziesz miał 18 lat, a on 21. Bo skoro jest to miłość na całe życie, no to ślub możecie na przykład wziąć sobie potem. Więc on będzie miał 21, ty będziesz miał 18. Już nikt nie będzie się pytał, bo jak jest
Chłopak ma poniżej 21 roku życia i chce wziąć ślub z dziewczyną. To musi być... w sądzie musi być... tak powiem, pozwolenie sądu? Nie wiem, jak to nazwać. Takie coś, że... Twoi rodzice, jeśli chłopaku to mnie słuchasz, twoi rodzice muszą przyjść do sądu i twój ojciec bądź twoja matka musi powiedzieć przed sądem: tak, ja wierzę w swojego syna, że on sobie poradzi, bo sędzia powie: o, tutaj tacy młodzi, to pewnie będzie zaraz rozwód i w ogóle, żeś na pewno się pokłócą o coś i w ogóle i takie tam. Także wtedy musicie chodzić po sądach, bzdura jakaś kompletna, tylko marnujecie czas sądu. Tak wymyślili sobie, więc oni sami sobie marnują ten czas. Że musi powiedzieć: tak, mój syn jest odpowiedzialnym mężczyzną, kocha tą kobietę, chce z nią wejść w związek małżeński. Or you'll answer to me. And I can be much more inventive than the mob out there. Mogę tutaj przejść? Dobra, oni tam coś... Aha, musiałem poczekać, dobra. No i tak to właśnie wygląda sprawa. Ale jeżeli chodzi o... Już masz tego chłopaka, dziewczyno, i myślisz, że to jest ten jedyny. I chcesz z nim pójść do łóżka, chcesz się z nim kochać, chcesz uprawiać z nim miłość, nie wiem... Jaką tam chcesz sobie miłość uprawiać z nim. I tutaj... Czekajcie, dajcie mi jakoś tutaj to ogarnąć, bo tak... Mogę tutaj się puścić, że tak powiem. Dobra, puściłem się. I co to mi dało? Aha, tu mogę chyba teraz... Udało mi się tu wejść. Tak? O to chodziło? Dokładnie tak. No i... Jak już... no nie wiem... Też już się z nim kochać, masz 14 lat, 15 lat, tak trochę tutaj, nie wiem, no wiem, że teraz tak się dzieje, to dla mnie jest straszne, ale, no nie wiem, może takie złe słowo dobrałem, straszne, ale takie trochę dziwne, 14, 15 lat, nie? I jest chłopakiem, który ma, nie wiem, już jest dorosły, nie wiem, dorosły, przekroczył granicę 18 lat, powiedzmy. Nawet jeśli jest twój rówieśnik, to mimo wszystko powinniście się zabezpieczyć, ale tu z drugiej strony powstaje takie... Dokończymy sobie po filmiku, to chyba jest nasz baron. W końcu staniemy twarzą w twarz. Zmierzymy się, spojrzenia. Nobody likes my answers. I've heard much about you. There's a power in this earth. An old energy. Primal. To all but the attuned, it is benign. Unseen. Yet it can be channeled. Harnessed into productive form. In the past, only small amounts have been controlled. But I dreamed bigger, better. What did you do with Aaron at the asylum? When the stone broke, and the book was destroyed, the energy somehow passed to her. Exposure to this source has a terrifying effect, twisting mind and body. I know what it can do. Where is the girl? I tried removing the energy from her. But when that bastard took Aaron from Moira, he took my dream with her! Who are you talking about? It was Aldous who took the girl. Aldous! You know him better as Orion, my brother. We grew up apart, but I brought him back into the family, into the Awakened. Like us, he was attuned to the primal. He was there at the ceremony, the ritual, helping. And now his fanatics are here for the stone. Why would Orion take the girl? He must be planning another ritual. And you've been a most obedient dog, it would seem. First he had you steal Cornelius's ring. Then the book. The stone from the keep.
If he were to find the final... Your eye. You were there, I remember now! Peace? Good luck with my brother's mob! Okej, dobra. Coś się teraz zaczyna działać takiego poważniejszego. Dobra, i wracając do tematu, jak już macie tam te 15 lat, 14, 16. I chcecie, wiem, że świat jest okrągły, a ludzie się pieprzą po kątach, to ja naprawdę nie mam nic przeciwko, nie? Chociaż ja tam mogę mieć swoje zdanie, nie mam nic przeciwko, możecie tam się bzykać ile chcecie, z kim chcecie, to wasza pussy i wasz dick, tak powiem po ingliszu, komu ją wkładasz i komu otwierasz, możliwość włożenia, ale potem strasznie mi się nie podoba takie coś, co jest, że potem masz pretensje, tak mówię do dziewczyny, masz pretensje do świata, że ci nie pomagają. O, ja tutaj jestem w ciąży, a nikt mnie nie wspiera. No, niby powinni cię wspierać rodzice, nie? Ale wiesz, rodzice nie chcieli, żeby dziecko urodziło dziecko. No, takie jest moje zdanie, możesz się z nim nie zgadzać. Ale jak już tak wiesz... Nie myślałaś w momencie tego, żeby się zabezpieczyć, a teraz bardziej do chłopaka mówię, że to jest bardziej twoje zdanie, żeby się zabezpieczyć. Dobra, lockpicking. Twoje zdanie, żeby się zabezpieczyć. Żeby dziewczyna nie zaszła twoja w ciąży. Gin, gnoju tam! Tutaj mi! Przeszkadzasz w nagraniu! Jesteś zbędny! Mogę włączyć... O kurde! Nie mam już szymaku? No ale co ten taki waleczny jest? Co ten taki tutaj... Co on tak się opiera? No, panie! No, zablokowali mnie, dwa baty mnie wzięli. Co za gnoje? Dobra, co tu mogę zrobić? Zaraz mnie zabiją, no świetnie. Kurde, czemu go nie... Nie powaliłem go naraz od tyłu, no. Dobra, wczytaj ostatni zapis, tak. Dajemy szybko. Dobra. Tak powinienem zrobić od razu, dobra. Dobra, coś tu się teraz dzieje. Dobra, kontynuując, no jak już... nie pomyślałaś wtedy, nie pomyśleliście wtedy, żebyście się zabezpieczyć, to teraz czemu macie pretensje, ale czy... W sumie to bardziej dziewczyny chyba mają pretensje wtedy do świata, że nikt im nie pomaga. Shit. Nie wiem, czy powinni, to zależy. No ja nie wiem, nie mam swojego dziecka i nie wiem, ale kurczę, nie chciałbym, żeby moje dziecko właśnie było... Nie wiem, co tu się dzieje. O, to jest jakiś safe, fajnie. Zajebiście. Trzeba się gdzieś schować chyba. Dobra. Chcę do tego safe'u tam dojść. Najpierw muszę stać się niewidzialny dla nich. Dobra, olać ten safe. To na tym już byłem wcześniej. Znowu te przebłyski. I to jest też z drugiej strony krępujące dla... Niby macie się zabezpieczyć, nie? Ale to jest z drugiej strony krępujące dla takiego 16-latka pójść do sklepu, czy do apteki nawet. Pójść do apteki, czy do... Shit, to nie ja! Pójść do apteki, czy do sklepu. I znowu mnie zaciukali? Świetnie. Brawo. To jest, jak się gada i... Dobra, nieważne, co tam? Gramy dalej. Nie, pomocy, nie znajdziesz mnie. Ty. Ukryję się w cieniu. Stop! Dobra.
dalej. Co tam chciałem jeszcze powiedzieć? Gdzie tu się przejście znajduje? Pomocy, pomocy... Kurde, gnoju pieprzony. Wypierdalaj mi stąd. Piątka. No, żebym trafił, łożyć mi w locie. Dobra, zaraz się widzimy, a to ogarnę tutaj. Bo chcę kontynuować swoją opowieść, ale nie da się. Dobra, strzelnąłem ich jak prawdziwy złodziej z daleka z łuku. Jak Robin Hood. Dobra, tu powinien jakieś przejście. Więc kontynuując, też nie jestem za tym, za aborcją, bo jak już, kurczę, nie pomyśleliście, żeby się zabezpieczyć, nie chcecie tego dziecka, to już powinna się urodzić. Tak, no nie wiem, tak mi się wydaje. Aborcja powinna być legalna wtedy, kiedy zagraża, to wiadomo, że dziecko urodzi się, może nie martwe, może zagraża to twojemu zdrowiu, chociaż w sumie to też kontrowersyjny temat. W ogóle nie jestem za aborcją. Tak, żeby było jasne. Tak więc nie wiem. To w ogóle ciężko powiedzieć, bo nigdy nie wiesz, jak się zachowasz w danej sytuacji. Ogólnie jeszcze jest taki motyw tego, jak już jesteście razem, macie tam... Myślicie, że to jest ta wspaniała wasza miłość i... Nie wiem, czy istnieje takie przeświadczenie, że jak nie dasz mu... Nie oddasz mu się, że tak powiem, i jak on to nazwie, nie pokażesz mu, jak bardzo go kochasz, to on się zostawi. Jak to jest miłość... Jeżeli tobie się wydaje, że on ciebie kocha szczerze i to jest miłość na całe życie, to nie powinnaś się bać, że ci zdradzi. Ponieważ no, to jest trochę chore w tym momencie, że niby on ci mówi, że ciebie kocha, ale jest tą jedyną i na całe życie, a z drugiej strony by ci zdradził. Wtedy już jest kłamcą i tak powiem, każ mu spierdalać. Krótko, ja tak samo ona jak ciebie zdradzi, wiesz. Chłopaku, jeżeli ona cię zdradzi, to nie ma wybacz, nie? Kurczę, powiesz jej, spierdalaj. Poszłaś sobie do innego, ja ci już nie wystarczałem. Więc tak to wygląda, to jest sytuacja. No i myślę, że tak. Tak to myślę, że wygląda w skrócie. Zawsze jak coś powiedzieć, to potem po nagraniu mi się przypomina, co chciałem jeszcze dodać. Nie wiem, tak to właśnie tu wygląda. Zdrada, miłość. W ogóle miałem temat na pracy maturalnej, sobie wybrałem coś tam chyba miłości i zdradzie. Myślałem, że będzie lightowo, ale teraz jakbym miał wybierać temat naturalny, to miał jakiś taki bardziej sensowny, bo kompletnie nie wiedziałem, no... Potem co o tym powiedzieć i tak to dupowato wyszło, że... No ale zdałem, więc... Jak to mówię, inteligentny człowiek zawsze się wybroni w sytuacji, nawet tak nie jest przychylna, pomyślna dla niego. Nie wiem, co mam zrobić generalnie. Tutaj na prawo? Mam coś chyba pękniętego jest. A to? Co mam z tym zrobić? To też? Nie wiem, kręcę jak trzeba, ale... Nie wiem, czy dobrze. Dobra. Tam to się kręci mocno. Jakiś postęp... Blablabla. Dobra. Nie wiem, co mam teraz zrobić generalnie. Zadanie. Zdobądź fragment pierwotnego kamienia. Obszajmy, co tu jeszcze mogę zrobić. Tam mogę spaść? Mogę, wydaje się. Tylko, że ja stąd wrócę. Mogę, skoro tu jest portmonetka, że mogę. A, przydałoby się jakieś życie w ogóle. Jak spadnę, to pewnie zginę. Aha, dobra, czyli tu było takie zejście. To jakaś dźwignia. Mogę ją podnieść? Nie. Czyli okazuje się, że tylko tam mogę. Wydaje mi się, że coś powinienem zrobić z tym urządzeniem, jakoś się ustawić tak, żeby... Spróbujmy. Zabij na tym. A to ustawmy.
Niżej? O! O! Bo chyba dobrze. A może źle? Tu się coś się trzęsie. Widzę jakieś pęknięcie. A to musimy... Może szybciej? Nie. Tak. O! O, o! Dobra. Tak myślałem właśnie, już to widziałem wcześniej. Teraz tam jest bardziej na lewo. Ustawmy to troszeczkę niżej. Świetnie. Ach, ta inteligencja wrodzona. Dobra. I poszło. Czy to już o to chodzi wszystko? Czy jeszcze gdzieś jest? Myślę, że muszę to obejść, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Chyba tego na górze jeszcze nie zniszczyłem w odpowiednim stopniu. Tu jest dobrze. A to musi... No muszę tak mocno musi się zepsuć. A, jeszcze niżej, dobra. Tak to stopniowo będzie... Będzie się niszczyło. Coś chyba źle ustawiłem to. Dobra, dajmy troszkę wyżej, niżej, wyżej. Kręć. Dobra, zostawmy tak. Dajmy szybciej. Pięknie. Teraz ta maszyneria cała się tutaj zniszczyła. O, i kładka się... Jak? Tutaj pięknie. I mamy... Niezłe wiksy się to dzieją. Nareszcie jakaś akcja. Uhu! Nowy punkt. Dajmy sobie czułość. A tutaj zręczność? Dajmy sobie czułość, żeby mnie... pozwala... Prędkość, dobra, odblokujmy sobie to. Także widzicie, no... Jakoś sobie tutaj radzę, zostały mi tylko dwa jeszcze do odblokowania. A tak myślę, że tak biegnę na pałę, nic sen nie zbieram. A jednak jest skill. The master thief. Forgive my clumsiness. Since our first encounter, I've always been a bit heavy-footed on this leg. A ja mam problem z ciężką łapą, zaraz cię zajebie. Blackhanding. But yours I'll have for my mantelpiece. Bo walisz murzyną? Jebut! Wbij mu to jeszcze w... O, shit! Mam to sterować? Nie. Kolejny poziom. Czyżby kolejny akt? Siódmy? Przekonajmy się. These sewers should lead to the river below the bridge. Opuść kanały. Dobra, ale myślę, że tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Nie wiem, ile trwa. Tak zawsze nie włączyłem, nie patrzyłem na zegarek. Mam nadzieję, że wam się...